Pan, samochodzik. Kinydżał, Hasan Beya. Chmury odpłynęły i nisko nad szczytami sosen rozjarzył się ogromny, jakby krwią opity księżyc. Młoda noc pojaśniała, a gładką znieruchomiałą taflę ukrytego wśród lasu jeziora przeciął czerwony szlak księżycowego blasku, sięgający dryfującej na podwodnych prądach łódki. Siedzący w niej mężczyzna powoli wypuszczał za burtę sznur na węgorze którego wiele jeszcze zwoi leżało na dnie łodzi. Kłusownik nawlekał na haki rosówki i małe żaby, pomrukiwał z zadowoleniem, myśląc, ile to zarobi na dzisiejszym wypadzie. Od mrocznej ściany trzcin oderwały się dwa czarne punkty i bezgłośnie, zostawiając za sobą maleńki odkos fali, zaczęły zbliżać się ku łodzi od strony, ku której siedzący w niej człowiek odwrócony był plecami. Przy przeciwległym brzegu obwołały się terkocącym zaśpiewem trzciniaki, pisnął przelatujący nietoperz. Pasmo mgły, w które łódka powoli wsunęła się, zapachniało tatarakiem. I nagle łódź przechyliła się mocno, rzucając kłusownika plecami na ławkę. Padając obejrzał się i zobaczył cztery kosmate łapy wpite pazurami w krawędź burty, przez którą z szumem lała się woda. Krzyknął. Nad łapami uniósł się ociekający wodą podwojony czarny łeb o czworgu zielono-błyszczących ślepi. Pod nimi krwiączy księżycowym światłem zabłysły potężne kły. Poderwał się, zachwiał i runął tuż obok potwora w wodę. Zachłysnął się. Strach paraliżował ruchy, gumowy płaszcz oplątywał ręce, wysokie rybackie buty, wypełnione wodą, niczym kotwice ciągnęły za nogi w dół, w zimną ciemność, grzęzły w mule. Poderwał się resztką sił, resztką pozostałego w płucach powietrza, był przecież niezłym pływakiem. Poczuł, że uderza głową w dno łodzi, szarpnął się w bok, chwycił ręką zbawczą burtę, zacisnął na niej drugą dłoń. Na szczęście wpół zatopiona łódź ledwo wystawała nad wodę. Wpełzł do środka i nie próbując nawet wyczerpać wody jak oszalały naparł na wiosła, byle szybciej, byle bliżej ku zbawczemu brzegowi. Wokół nikogo, tylko ciemno ołowiana gładź. Plusnęła ryba, znów odezwały się trzciniaki, od ławicy wodorostów niosła się słodką mdląca woń. Rozdział pierwszy. Tak więc, drogi Pawle, Mazury pozazdrościły sławy Lochnes i mają swego potwora. Co prawda nie przyciąga jeszcze turystów, a wręcz przeciwnie, przegania ich. Ale to kwestia czasu. Skończył swą opowieść mój przyjaciel Zbyszek, który po powrocie z nad Wielkich Jezior odwiedził moje mieszkanko na Ursynowie. A że mazurski potwór istnieje, masz tu dowód. Podsunął mi zdjęcie. Co prawda, jest nie najwyższej jakości, bo fotografowano w nocy i marnym aparatem, ale wyraźnie dostrzec można dwa łby czy też garby polskiej Nezji. Przyjrzałem się fotce. Rzeczywiście, coś niby dwa czarne garby wystawało na środku spokojnej wody zatoki. Jak nazywa się to jezioro? Lisu. Lisu nie. A co, chciałbyś się tam wybrać? Czemu nie? Jadę właśnie na jeziora, spotkać się z moim szefem, panem Tomaszem, mógłbym więc choć jedną nockę popolować na potwora. To już ci pokazuję, jak tam dojechać. Dawaj mapę. I pojechałem. Czym zapytacie? Skoro w pościgu za zbirami, udanym zresztą, rozbiłem swą ukochaną syrenę, a pojechałem. Nie, to trzeba dokładnie wyjaśnić. Otóż również pozbawiony swego ulubionego i jedynego w swoim rodzaju samochodu pan Tomasz, od niedawna mój przełożony, otrzymał od Polonii amerykańskiej list, w którym obiecano mu wzruszający a drogi prezent, nowy, specjalnie wyposażony samochód. Godny, jak napisano, tak znakomitego pogromcy złodziej dzieł sztuki, jakim jest pan samochodzik. I nie minęło wiele czasu, a staliśmy wraz z mym szefem w porcie gdyniskim przed wielkim błyszczącym kontenerem oklejonym mnóstwem napisów w rodzaju Ostrożnie! Szkło! Nie przewracać! Opieczętowanym i zaplombowanym. Trzeba było widzieć miny celników. Gdy wreszcie otwarto wrota pojemnika i wytoczył się z nich całkiem zwyczajny, kryty samochód terenowy, o zlekka zmatowiałym lakierze, wydawało mi się, że słyszę za plecami parsknięcia tłumionego śmiechu. My natomiast z panem Tomaszem pokiwaliśmy z uznaniem głowami. Ten wóz nie będzie się rzucał w oczy. A już baliśmy się, że Amerykanie, choć polonijni, to jednak Amerykanie, przysłali tu jakieś liśniące chromem cacko. Resztę tajemnic wehikułu dwa kryła na razie przed nami gruba księga obsługi, którą pan Tomasz trzymał pod pachą. Czym prędzej dokonaliśmy wszystkich formalności, przykręciliśmy próbne tablice, zatankowaliśmy i ruszyliśmy gazem. Na najbliższy parking, by tam zagłębić się we wspomnianej księdze i porównywaniu jej z rzeczywistością Jeepa. A oto czego, wśród pomruków aprobaty pana Tomasza i mych gwizdnięć zachwytu, dowiedzieliśmy się o pojeździe? Podwozie: przedłużone wzmocnione Jeep Grand Cherokee. Silnik: Chrysler V8, Turbodiesel, 8 cylindrów. Moc 180 koni. Napęd na dwie lub jedną oś. W wodzie dwuśmigłowa śruba tunelowa. Osiągi: 250 km na godzinę. Od 0 do 100 km na godzinę. W 7,5 sekundy. Wyposażenie dodatkowe. Chowany obrotowy reflektor, szperacz. Halogen dużej mocy. Wyciągarka na wypadek ugrzęźnięcia. Noktowizor. Komputer do łączności z nawigacją satelitarną. Możliwość zmiany koloru części nadwozia w czasie jazdy. Wtrysk do kabiny gazu obezwładniającego np. przy próbie kradzieży. Uzupełnianie w czasie jazdy. Powietrza w przebitym kole tylne siedzenie błyskawicznie unieruchamiające niepożądanych pasażerów, dodatkowe uszczelnienie drzwi przy wykorzystaniu auta jako amfibii, ściemnione szyby, przy berdach, wytwornica zasłony dymnej, nadajnik wskazujący stale miejsce przebywania, np. skradzionego auta, tak zwany GPS, zdalna blokada pracy silnika i kierownicy. Uf, Westchnął szef, gdy dokończyliśmy przeglądu. Ach! Ci Amerykanie to rzeczywiście wóz dla Jamesa Bonda. Przecież nie musi pan tego wszystkiego używać zaśmiałem się. Czasem jednak masz rację kiwnął głową pan Tomasz. Czyż Jerzy Batura nie zapowiedział, że gra z nim to już zupełnie inne klocki? Milczał przez chwilę. Dobrze, że główny ciężar tej gry nie będzie już spoczywał na mnie a na kim żachnąłem się. Spojrzał mi w oczy. Na tobie. Wyciągnął kluczyki ze stacyjki i podrzucił w moją stronę. Łap. Są twoje. Ależ. krzyknąłem. Położył mi rękę na ramieniu. Daj spokój. Pawle. Czy myślisz, że nie zdaję sobie sprawy z mego wieku? Owszem, obiecuję czuwać nad tobą. I mam nadzieję, że jeszcze długo. Ale działać. Bądź gotów sam i to jak najszybciej. Wysiadł z samochodu i cicho zamknął za sobą drzwiczki. Patrzyłem, jak lekko przygarbiony idzie wzdłuż trawnika. Zatrzymał się, przypalił papierosa i odwracając twarz ku mnie, podniósł kciuk w geście zwycięstwa. Tak więc jechałem Rosynantem, bo tak ośmieliłem się nazwać na cześć rumaka Don Quichota z laman, czy podarowany mi, czy tylko pożyczony samochód. Rosynant był wierzchowcem ostatniego błędnego rycerza, a ja. Co tu ukrywać, postanowiłem sobie być rycerzem niebłędnym, ale bezbłędnym. Przez Olsztyn, który mignął mi skrawkiem jeziora Skanda, aż weselej zrobiło mi się na duszy, choć w warszawskiej, ale przecież kochającej wodę, skierowałem się ku szczytnu. A gdy zanim zbiegły się ku mnie w starych kiekutach jeziora Ochodzienik i Łęczek, poczułem się na swoim miejscu. Fakt, że takich swoich miejsc mam kilka. A każde z nich jednakowo kocham. Prawda, że droga, która wiodła mnie do Mikołajek, gdzie oczekiwał pan Tomasz wraz z odremontowaną krasulą, jak oryginalnie zwał się jego jacht, oraz znamienitą parką siostrzeńców, Zosię i Jackiem, prowadziła nieco pokrętnie do celu. Ale jak tu się oprzeć widokom tak rozmaitych jezior i jeziorek? Jak nie zatrzymywać się nad rzeczuką w towarzystwie bociana, spoglądającego nieco z pogardą na mieszczucha. A gdy jeszcze dodać, że tam, w dali, czeka w tajemnej głębi lisuńskiego niskiego jeziora Mazurskanesie. Noga sama zwalnia pedał gazu, by jak najszybciej smakować tę drogę, wzorem mijanych właśnie harcerzy w pełnym włóczęgowskim rynsztunku, którym patronuje powiewający nad nimi misternie wyhaftowany proporzec. Ale cóż. Minęły rozsiadłe na przecudnym szlaku krutyni. Kajakarz turysta, który nim nie przepłynął chociaż raz, może uważać się za uprawiającego kajakarstwo w domowej wannie. Babięta, próbowały zatrzymać swym urokliwym jeziorem nawiady. Jeszcze piecki i już trzeba pytać, którędy do nadleśnictwa strzałowo u zatoki jeziora Majcz, tamtędy wiedzie bowiem prosta droda do jeziora Lisunie. Lisunie. Dojeżdżając. Już po minięciu sympatycznej leśniczówki o tejże nazwie, dostrzegłem chyba w lesie dach samotnej chatki. Ale, wreszcie jezioro. Okolone trzciną i starodrzewiem łup dziwnej, jakby szmaragdowej barwy z maleńką wysepką trzcinu podstawy. Rezerwat, według mapy, stanowisko kłoci wiechowatej. A po prawdzie, to sporo śladów, że nie wszyscy szanują jego wyjątkowość. Mieszkańcy dwunadzieziornych zagród. Państwo, Abramek i Błogienko rozkładają ręce. Cóż możemy zrobić? Skoro tak pouczam, to i sam powinienem biwakować poza granicami o stoi. Ale powołując się na konieczność wyższego rzędu, jaką jest tropienie, a może i pochwycenie jeziornego potwora, zaszyłem rosynanta w gąszczu podmokłej nadbrzeżnej polanki. Rozbiłem swój, może nie na miejscu, bogórski, ale za to stuprocentowo nieprzemakalny. Namiocik. Wrzuciłem do nich karimatę oraz śpiwuri. Zastanowiłem się nad kolacją. Powody do zastanowienia były dwa. Pierwszy powód: jakiej wody użyć do przyrządzenia wieczornej herbatki? Przyznam się ze wstydem, że wiozłem ze sobą dwa plastikowe kanistry z wodą. O nie! Nienapełnione warszawską trucizną, którą pijam na co dzień. Czerpałem do nich z wiejskiego wodociągu w zielonce. A ta woda ma smak wyborny. Powie ktoś, z wodą nad wodę? A czy to ja jestem winny, że do tego doprowadziliśmy skarb nasz, wielkie jeziora mazurskie, że zanurzyć w nich spragnione usta, to nabawić się, Sory, biegunki? Kanister więc czy zaufanie do śródleśnego jeziorka? A niech tam. Zaufam, choć przegotuję dokładnie. Drugi powód do zastanowienia, na czym gotować wodę? Obszerny bagażnik Rosynanta niesie w swym wnętrzu i butle z gazem, i kuchenkę, dwupalnikową nawet. Ale mieści też trzy długie gwoździe i ostrą siekierkę. Zapałek też mi nie brakuje, a tuż obok widzę dwie uschnięte brzuski. I słyszę głos ojca, wielki manito dał swym dzieciom brzozę, by mogły się ogrzać, gdy i inne drzewa mokre. Więc. Gwoździe w ziemię. Gałązki, pnie brzuzek pod siekierkę. Drobina suszu zjałowca na rozpałkę. Od pierwszej zapałki. O, to już byłoby za dobrze. Od czwartej zapłonęło ognisko w lesie. Przydałby się pieniek, żeby przesiąść, bo nieco mokro, ale nie ma. Wywlokłem więc karimatę, usiadłem, pokroiłem chlepi i nadziałem pędko zwyczajnej napatyk. Nasypałem do kubka moją ulubioną zieloną herbatę i odrobinę cukru. Czajnik na gwoździach zaczął gadać. Wyciągnąłem się wygodnie i zaczekałem, aż rozłoszczony zagwizdał na mnie. Już. Zdjąłem go z ognia, wlałem wrzątek w kubek. Po brzegi. Zapach herbaty cudownie połączył się z zapachem lasu i jeziora. Opodal odezwał się spóźniony drost, pieśnią sypiającego lasu. Poczekałem w radości wielkiej, a może głupiej, aż pieśń się skończy. Dopiero wtedy dorzuciłem drewek do ognia i wyciągnąłem nad nim patyk z kiełbaską. Ach, zapomniałbym. Skok do samochodu po dwunastokrotną, rozjaśniającą lornetkę i eksaktę z teleobiektywem. W aparacie czeka na potwora z lisu nibłona o najwyższej czułości. Ale tafla jeziora jest pusta, spokojnie obracam więc mój szaszłyk nad jasnym płomieniem brzozy. Dobry wieczór. Tuż za moimi plecami. A przecież nie słyszałem niż szelestu. Wysoki mężczyzna. Przy jego nodze wielki czarny pies. Chyba naucer, ale o dobre dziesięć centymetrów wyższy niż największe, które widziałem. Leśniczy. Ten da mi potwory i biwaki w rezerwacie. Mandat jak drut. Ale nie ma na sobie munduru leśnika. Dobry wieczór, H.M. Odchrząknąłem, proszę do ognia, przesunąłem się na karimacie. Herbaty czy może kęs zwyczajnej? Herbaty. Mężczyzna usadowił się obok. Pies przypadł jego boku. Postawiłem czajnik na gwoździe, a drugi kubek przed obcym. Wybaczy pan, pijam zieloną. Ależ oczywiście, uśmiechnął się spod dopiero teraz widocznego opadającego w dół wąsika, tylko bez cukru. Bardzo proszę. Aleksander Azbijewicz wyciągnął rękę. Paweł Daniec. Milczeliśmy. Po chwili podsunąłem psukę z kiełbasy. Wyszczerzył kły. Swój, powiedział mężczyzna, kładąc mi rękę na kolanie. Może wydawało mi się, ale to kudła te czarne bydlę skinęło, aprobującą BM. W każdym bądź razie łyknęło kiełbasę ze smakiem. Czajnik znów się odezwał. Napełniłem kubek przybysza. Nie czekał aż ostygnie, tylko podniósł go do ust. Dmuchał. Te wydęte wargi. W pół przysłonięte powiekami oczy, opadające w dół wąsy. Jakbym twarz już gdzieś widział. Gdzie? Kiedy? Starszy mężczyzna. Nie, nie znam go. Co pana sprowadza w nasze zacisze? Sięgnął do kieszeni bluzy i wyciągnął z niej zmiętorszoną paczkę popularnych i drewnianą lówkę. Zapali pan. Nie, dziękuję. Ja tylko fajkę. Czasem. Przy wyjątkowej okazji. Zaśmiał się cicho. A potwór z lisuń taką okazją nie jest. Skoro pan wie, że sprowadziła mnie tu plotka o Mazurskiej Nesie, to o czemu pan pyta? Spojrzał z potoka, bo czasem warszawiści przyjeżdżają tu szukać czego innego. Na darmo przyjeżdżają. Podniósł groźnie głowę. Wzruszyłem ramionami. Może by wreszcie sobie poszedł? Pomyślałem. Zapragnąłem być sam. Przy ledwo tlącym się ogieńku. Naprzeciw zapadającego w noc jeziora, wyciągnąć się na Karimacie, twarzą ku gwiazdom, potem, gdy ognisko zgaśnie, rozebrać się, wejść w wodę i płynąć płynąć. A tu trzeba było rozmawiać. A pan, co sądzi, jako tu bylec, o postrachu waszego jeziora, coś w nim jest? Parsknął niespodziewanym śmiechem, ale chyba nie to, o czym inni myślą, więc ziewnął, E. Lepiej niech pan mi opowie, jak się żyje w stolicy. To też na swój sposób potwór. Ależ. I nie wiem, jak to się stało, że z opowieści o stołecznym życiu przeszedłem na opowieść o sobie, kim jestem, co robię. Pracuje pan więc w Ministerstwie Kultury i Sztuki? Ożywił się nagle. A jest tam u was taki jeden. Śmiesznie na niego mówią: Pan samochodzik, to mój przełożony odparłem z dumą. Właśnie jadę do Mikołajek, żeby się z nim spotkać. No, no. Że też tak się dziwnie składa. Zaciągnął się i cisnął papierosa w ledwo już tlejący żar. Niespodziewanie lekko podniósł się z karimaty, obciągnął kurtę. Kosmaty pies poderwał się i stanął przy jego lewej nodze. Gość wyciągnął rękę. Dobranoc panu. Życzę owocnego polowania na potwora. Choć coś mi się widzi, że tej nocy pan go nie zobaczy. Wstałem i uścisnąłem podaną mi dłoń. Oj, jakbym włożył rękę w imadło. Ale gość zaraz zwolnił uścisk. Dobranoc. Ruszyłem ścieżką obok przybysza. Mijaliśmy właśnie Rosynanta, gdy gość zatrzymał się nagle, czy. Wybaczy mi pan, przepraszam. Czy mógłbym zobaczyć pańską legitymację? Jakiś papierek z ministerstwa. Nie ma za co przepraszać. Otworzyłem drzwiczki auta i sięgnąłem do schowka. Proszę tutaj. W świetle dokładniej pan ją obejrzy. Skłoniłem się złośliwie. Ależ nie. Nie. Już nie trzeba. Cofnął się. Wierzę. Naprawdę wierzę panu. Czasem tylko. Proszę wybaczyć zdziwaczałemu samotnikowi. A jutro zapraszam do siebie. Ta chałupka przed leśnictwem. Jak słońce dojdzie wieczorem do tamtej sosny. Może to dziwne określenie czasu, ale przywykłem żyć tu bez zegarka. Proszę, to ważne dla mnie. Nie dognął listek, nie trzasnęła gałązka. Człowiek i pies bezgłośnie wtopili się w ciemność. Do świtu bezskutecznie oczekiwałem pojawienia się Nesie z Mazurskiego Jeziora. Spałem po tym czuwaniu długo, prawie do południa. Gdy zmywałem z siebie resztki snu przepłynięciem jeziora tam i z powrotem najbardziej nielubianym przeze mnie stylem, krytą żabką, wydało mi się, że słyszę od strony lasu dwa głuche strzały. Ale może mi się tylko wydawało. Przez resztę dnia nad lisunem panowała cisza. Dopiero pod wieczór po przeciwnej stronie jeziora na łące opodal zagród zapłonęło ognisko i dały się słyszeć głośne śpiewy. Nie zwracałem na nie uwagi. Pilnowałem, aby, gdy tylko słońce dojdzie do tamtej sosny, stanąć na progu chatki samotnika. Oprócz ciekawości, dlaczego moja wizyta ma być ważna dla niego, czułem też prawie pewność, że w sprawie Nesie wie on coś więcej. Domek pana Zbijewicza przetsupnął na skraju polany podwiekową, zabłąkaną wśród sosen lipą. Zbudowano go z tak zwanej papierówki, czyli grubych na półtorej dłoni bali. Dach kryły granice. Aż pod okap wspinały się różnobarwne malwy i groszki, oplatający też płot z nieokorowanej brzeziny. Ogrodzenie ku tyłowi domku stawało się coraz gęstsze i wyższe, przechodząc w coś w rodzaju zagrody. Cztery ule, jak wartownicy, ustawiły się po obu stronach furtki. Jednym słowem sielsko i anielsko. Ale gdy tylko wyciągnąłem rękę do klamki. Między białymi pniakami płotu mignął czarny cień i zadudnił głuchy warkot. Cofnąłem się odruchowo. Śmiało, śmiało, proszę. Usłyszałem nieco rozbawiony głos gospodarza. Azba nie ruszy bez rozkazu. Otworzyłem furtkę. Siedzący na wysypanej piaskiem ścieżce Azba popatrzył na mnie przekrzywiając łeb. Popatrzył tak jakoś ze smakiem, jakbym był chodzącym połciem mięsa, w którym z ochotą zatopił bykły, ale skończyło się tylko na głośnym przełknięciu śliny, gdy go mijałem. Pan Aleksander podniósł się z ławeczki pod lipą i uśmiechnął szeroko, choć w jego lekko skośnych oczach dostrzegłem niepokój. Witam, witam. W tak piękny wieczór chętnie przyjąłbym pana pod mym ukochanym drzewkiem, ale są sprawy, o których lepiej mówić w czterech ścianach. Proszę więc do środka. Ruszyłem przodem. Ale w moim ruchu musiało być coś podejrzanego, bo choć ja z cicho, usłyszałem podobny do jego głosu warkot od strony zagrody i coś ciężkiego uderzyło o jej ścianę, aż zatrzeszczała. Gospodarz uspokajająco machnął ręką. Ot, pieski tam trzymam różne. Raz większe, raz mniejsze. Układam je, jak to się mówi, czyli tresuję. I z tego żyję. Sławne moje pieski. Jak myśliwy potrzebuje czy aportera na ptactwo, czy ciętego dzikarza, albo posokowca takiego, by tropu postrzałka nie zgubił, to jak w dym ze szczeniakiem do mnie. A i obrońcę, jak baranek dla niewinnych, a jak śmierć dla napastnika, wyuczę. No, ale proszę w moje skromne progi. Przez siądkę weszliśmy do niskiej obszernej izby. Na środku stół... Nad którym zwieszała się ozdobna lampa naftowa, dwa foteliki przy kominku z polnych kamieni, regał z książkami, wąskie łóżko przykryte łowicką narzutą, nad nim kilim z wyhaftowanymi wersetami pisma, tureckiego chyba. Niżej, na srebrnym łańcuszku, wschodni sztylet, kinżał. Podłogę zaścielały dzicze skóry, a na kominku potrzaskiwał wesoło ogień. Wzorzysta zasłona oddzielała izbę od kuchni. Usadowiwszy mnie w foteliku pana Zbijewicz przyniósł niski stolik i rozstawił na nim dwa srebrne pucharki i takiż brzuchaty dzbanek o długiej wąskiej szyjce oraz dwie czarki. Pstryknął palcem w dzbanek. Prawda, że to piękna robota? Nie do trunków jednak, bo ciallach zabrania. Ale my z niego miotku się napijemy. Nie najgorszego, bo sam go syciłem z tego nektaru, co go moje pszczółki nazbierały, lał w puchary złoty napój. Herbaty, choć w czareczkach, to też się napijemy tutejszej, zawiesił nad ogniem kominka kociołek. Lubię, jak woda jałowcowym dymkiem przejdzie. Dostrzegł, że popatruje to na pucharki, to na kilim i uśmiechnął się, bo widzi pan, polskim Tatarem jestem. Od Jana Kazimierza. Od XVII wieku ród nasz w Polsce osiadły, a początek dał jemu murza, co po tatarsku książę znaczy hasem zwany też Hasan Bejem, jako że już w młodych latach w armii. Wstyd przyznać, tureckiej służąc ten zaszczytny tytuł otrzymał. Dlaczego Polsce swe służby ofiarował i wiernie nowej ojczyźnie służył, nie wiem. Wiadomo mi tylko, że w 1651 roku w zwycięskiej dla Polaków bitwie pod beresteczkiem przeciw Bochtanowi Chmielnickiemu stawał w chorągwi Murzy Bochtanowicza. I za swe męstwo wieś Rastowice w starostwie białocerkiewnym z rąk królewskich otrzymał. Pozwoli pan, że zacytuję fragment dokumentu nadania. Nie przetrwało to pismo do dziś, ale matka od małego mnie jego treści uczyła, żebym pamiętał kim jestem. My w osobliwej konsideracji naszej królewskiej mając wiarę i cnotę ludzi narodu tatarskiego pod ten czas rebelii kozackiej i buntów chłopskich nam i Rzeczypospolitej oświadczona, a nadto krwawe ich odwagi, które mężnie czynili chodząc na podjazdy pod nieprzyjaciela, a w samej potrzebie pod Beresteczkiem w oczach naszych stawając, umyśliliśmy im takie ich zasługi łaską naszą nagrodzić. Zadumał się pana Zbijewicz przetarł oczy i mówił dalej Gdy w 1654 roku trzy armie rosyjskie i jedna kozacka wkroczyły do Rzeczypospolitej drogę zagrodziła im jedynie szczupła armia pod hetmanem wielkim Januszem Radziwiłłem Hasan Nazbijewicz był w jej szeregach a gdy w Hołowczynie do księcia Radziwiłła dołączył pułk hetmana polnego Wincentego Gosiewskiego, Korongiew w której Hasan Bejbunczuk nosił została do niego odkomenderowana i dobrze, bo po klęsce pod 24 sierpnia jedynie trzy tysięczny pułk Gosiewskiego zdołał się wycofać w jak najlepszym porządku. I tak to już Hasan Bej przy Hetmanie Polnym pozostał. Dlaczego tytułuje pan swego prapradziada wciąż Bejem, a nazwiska Azbiewicz jakby unika? Gospodarz zaśmiał się, ot, honoruje kaprys jego. Choć w polskim wojsku bił się, to lubił ponoć, by jego dawną turecką rangę szanowano. Gdy nastał potop, to najprawdopodobniej jak jego dowódca przeszedł, oj, wstyd mi, na stronę Szwedów. Wkrótce jednak Gosiewski opowiedział się znów po stronie Jana Kazimierza. A po zdobyciu przez Polaków Warszawy wyruszył ze swym korpusem na Prusy Książęcy, aby pokarać lektora pruskiego za jego przyłączenie się do Szwedów. I Hasan Bey był z nim. A w zwycięskiej bitwie pod Prostkami, 8 października, pono należał do tych, co zdrajce księcia Bogusława Radziwiłła ujęli. Właśnie podczas wypadu na Prusy książęce przodek mój skarb jakowyś zdobył. Ledwo małą część, którą przywiózł, resztę ukrywszy, starczyła, by znaczną majątność, mijale, w nowogrodczyźnie kupić i rodzinę w niej osadzić, bo rastowice rebelia kozacka pochłonęła. Ledwo rok się Mijalami cieszył, gdy dawne rany znów mu się otworzyły i w gorączce zmarł 12 lipca 1657 roku. Gospodarz zamilkł i dopiero po chwili odezwał się, choć na tym kilimie wypisane jest La ilaha illa ilahu wa muhammat rasul co się tłumaczy, nie ma Boga oprócz alaha, a Muhammad jest wysłannikiem alaha, to nie szczędziliśmy i łez, i potu, i krwi dla naszej nowej ojczyzny. Kości mego ojca gdzieś w piaskach Tobruku, ja, chociaż maleńki wtedy, poznałem z matką, co to Sybir. Wystrzępiony Kilim i kindżał to wszystko, co zostało zmienia świetnego kiedyś rodu. No i ja też już ostatni. Wstał, zdjął kindżał ze ściany i położył mi go na kolanach. Niech pan jako historyk obejrzy i jako człowiek uszanuje, bo stara, zacna to obroń. Kindżał Hasan beja. Ze wzruszeniem ująłem chyba nową rękojeść. Zwieńczał ją Rubin o złotej osadzie na kształt płatków lilii, otoczony niżej turkusami. Obłe boki zdobiła intarsja z drzewa różanego, w którą wpleciono perły, powtarzające się w misternie plecionej srebrnej siatce okuć pochwy z kości słoniowej. W połowie jej znów Rubin z turkusami wyobrażał słońce, a równy jemu wartością pochwę zakańczał. Panna Zbiewicz zapalił lampę. Wąska klinga zalśniła błękitnawo, pogłębiając cieniem wygrawerowane na niej arabskie litery. Damasceńska stal. Potomek Hasan B. jaskinął głową, XVI wiek. Wykonano go w Stambule, w warsztacie sławnego płatnerza Yusufa ben Ibrahima. Tu, u nasady rękojeści jest jego znak, gwiazda wyrysowana w półksiężyc. A co wypisano na klindze? Nie wie pan. Tutaj, to bierzecie. Wrogą śmierć. A po drugiej stronie ostrza, jestem. Proszę też zwrócić uwagę na drobne literki inkrustowane wokół obsady rubinu. Mówią one jedynemu słońcu najostrzejszy promień. Pewno darowała Kindział swemu ukochanemu mężowi turecka żona. Ciekawe, jakie były jego losy, nim po stu latach trafił do rączci godnego przodka. Pociągnąłem ostrzem po przegubie. Nic nie poczułem. A już na skórze zalśniła kropelka krwi, brzytwa. Gospodarz zaśmiał się, damasceńska stal. Ale do rzeczy. Popatrzyłem zdumiony tym zawołaniem. Tymczasem pan Aleksander ciągnął dalej. Rzecz nie jest, powiem, w samej urodzie czy cenie tej zabytkowej broni, ale w przekazie, po dziś dzień nieodczytanym, jaki w sobie pomnąć zawiera. Otóż jest w nim wskazówka, gdzie szukać skarbu Hasan Beya, który zdobył on na Szwedach i gdzieś ukrył, ale odzyskać nie wiemy dlaczego nie zdołał. Może to tylko rodzinna legenda, ale wiem, że od czasu do czasu ktoś spośród nas próbował rozwiązać zagadkę Kindału. Bez skutku. Choć już sama myśl o niej ratował życie. Tak, naprawdę uratowała moją matkę i mnie. Tuż przed wywiezieniem na Sybir mama, jakby tknięta przeczuciem, dała na przechowanie Kindział i ten kilim zaufanym przyjaciołom. Tam, na północy, przemarznięci, wygłodniali marzyliśmy, jak to będzie cudowni, gdy wrócimy, gdy odnajdzie się ojciec i wspólnie rozwiążemy zagadkę Kindziału. Odnajdziemy skarpi. Tak, myśl ta nas ogrzewała, syciła, koiła ból i strach. Przerwał, widocznie wzruszony. I przez tyle lat próbuje pan rozszyfrować przesłanie Hasan Bey'a. Pokręcił głową. Dopiero teraz, na stare lata, pragnąc tego skarbu już nie dla siebie, ale dla innych. Tylu jest potrzebujących, podniósł kindział. Ale on milczy. Choć zrobiłem wszystko, co mogłem. Rozebrałem pochwę, rękojeść. O, wtedy myślałem, że znalazłem. Wzdłuż trzpienia, na którym jest zmontowana, owinięta była ta jedwabna wstążeczka z ledwo czytelnym napisem. Popędziłem do znawcy. Przetłumaczył, zrobił mnie Jusuf ben Ibrahim. Chwała Allahowi. Uznałem zagadkę kindżału za czcigodną rodzinną legendę, której tropem przywędrowałem w te strony, gdzie wojował przed wiekami mój prapradziad. Choć nie dała mi skarbu, mam dzięki niej schronienie na starość. A o kindżale zacząłem opowiadać, pokazywać go ciekawym turystom. Któryś polecił mi pana Tomasza, zainteresował jego sukcesami. Myślałem, czy nie napisać, nie pojechać do Warszawy, ale jakoś zeszło. I tu nagle zjawia się jego następca. Z zażenowaniem obróciłem w dłoniach pucharek nie wiem, czy będę mógł pomóc. Pan Zbijewicz wbił kindżał w blat stolika. Od niedawna znów wierzę. Że to nie bajka, lecz prawda. A od dzisiaj jestem pewien. Musicie panowie wytężyć swoje umysły i śpieszyć się, bo skarb Hassan Beya trafi w obce ręce. Złe ręce rozjarzyły się skośne oczy. Poczułem dreszczyk emocji. Skąd pan to wie? Już mówię. Zwykli turyści oglądali kiny dział, podziwiali, fotografowali się z nim, czasem próbowali kupić. Nawet pisali w tej sprawie, ale ich oferty nie przekraczały aukcyjnej ceny podobnej mu broni. Zresztą, przypomnienie, że jest to rodzinna pamiątka i nie ma mowy o sprzedaży, kończyło wszystko. Ostatnio jednak ten sam mężczyzna był u mnie aż trzy razy, wciąż podnosząc cenę i to znacznie. Musiał coś zauważyć w kimdale, czego nikt przed nim nie odkrył. Przedstawił się, zostawił numer telefonu, adres. Coś tam mruknął. Nie zwróciłem uwagi. Nic nie zostawił. Tylko mówił, to ja mimo wszystko jeszcze wpadnę. Jak wyglądał? Blondyn, jakby w pana wieku. Ciemne okulary, opięta skórzana kurtka. Przyjeżdżał czerwonym wozem. Rejestracja chyba warszawska. A dziś to? Znów wbił w stolik damasceńskie ostrze. Co się stało? Próbowałem uspokoić mego rozmówcę. Przecież trzyma pan kinczał w ręku. Czyżby go ten gość podmienił? Ależ skąd? tfaniak wymyślił lepszy numer. Był tu, kiedy pojechałem rowerem na pocztę w Zełwągach. A zrobił to tak, że nikt by nie pomyślał, że ktoś tu się dostał. A pański azba, o, moje pieski sławne, azba nie da się podejść nikomu. Więc, zaraz mówię. Tylko łyknij miotku. W pańskie ręce. Umoczyłem wargi w miodzie. Pan Aleksander mówił już spokojniej, ale widać było, że z trudem panuje nad sobą. Pojechałem, załatwiłem co trzeba, pogadałem ze znajomkami. Wracam. Cisza, spokój. Wszystko na miejscu. Oprócz jednej rzeczy, patyczek, który wetknąłem za drzwi wychodząc, leży na progu. Znak, że ktoś mnie odwiedził. Sprawdzam kindżał i te parę groszy. Co trzymam na czarną godzinę. Wszystko w porządku. No i azba był na straży. A wejść wtedy, to tylko po jego trupie. Przekupić się nie da, od obcego nic nie weźmie, a patyczek nie mógł sam wypaść. Proszę pana, przepraszam. No nic. Myślę sobie, obejdę płotek dookoła. Patrzę, w jednym miejscu trawa zgnieciona, jakby ktoś tu stał dłużej i od niej wąziuteńki ślad do lasu. To mniej ważne na razie, ale jak ten gość pieski, to znaczy azbę podszedł. Obejrzałem płot w tym miejscu nic. Nachylam się nad trawą. I proszę, co widzą moje oczy. Wzburzony sięgnął do kieszeni i ustawił na stoliku dwie łuski. Sięgnąłem ponieraczej raczej przez grzeczność, bo już zrozumiałem, co wymyślił tajemniczy gość agram od pistoletu gazowego. Uśpił azbę. Tylko dlaczego dwa razy strzelał? A czort go wie, machnął ręką pana Zbijawicz. Może pierwszy był niedobry? Albo bydlak nie wycelował jak trzeba? Niech pan pomyśli raczej, po co złodziejowi tyle starań, kiedy nic nie kradnie. Czemu tak zależy mu, żeby nikt nie wiedział o jego skoku? A ślad do lasu. Zamek w drzwiach. Puściłem Mazbę po śladzie. Doprowadził, gdzie tamten wóz schował. Ale na suchy migliwił to tylko widać, że samochód wjechał. Myślałem, że na drodze ślatopony znajdę. Gdzie tam, ciągniki z drewnem rozjeździły. A zamek drucikiem otworzysz. Jak się ma takich obrońców jak azba, to po co zamek? Milczałem przez chwilę. Gospodarz łypnął ironicznie okiem. To co? Mam podpowiedzieć, co się tu działo? Teraz ja wzniosłem pucharek. Oby klisza się naświetliła temu, który opfotografował dokładnie Kinchaa Hassan Beya. Pan Aleksander popatrzył na mnie z szacunkiem, dobrego następcę wypatrzył sobie pan samochodzik. Ukłoniłem się, dziękuję. Ale dobrej będę wtedy, gdy szybciej niż pański gość dotrę do skarbu. Zresztą, powinno mi pójść łatwiej, bo i pan Tomasz pomocy nie odmówi. Proszę tylko zaufać i pożyczyć tę cenną pamiątkę. Musimy ją dokładnie obejrzeć Ale bierz, kochanieńki, bierz Pana Zbijewicz odzyskiwał humor Tylko zwróć mi i nie poniszcz przypadkiem Do grobu zabrać go chciałbym Bo jakiż to ze mnie tatar byłby Gdybym bez broni przed allachem stanął A i prapradziada Hasan beja ucieszyć nim chciałbym Ciemno już Ale co mi tam spakować na miocik Jadę do Mikołajek Jednym haustem dopiłem herbatę i poderwałem się z fotelika. Pana Zbijewicz zerknął z dołu. A co z tutejszą nes... Strzepnąłem palcami. Nie czas na żarty. A jeśli istnieje naprawdę, niech poczeka. To ponoć długowieczne stwory. Jeszcze zdążę się z nią zobaczyć. Gospodarz pokręcił głową. Kilka godzin pana nie zbawi. A coś mi się wydaje, że dziś Nesie może się pokazać. Wyjrzał przez okno na obniżający się nad las księżyc. Pójdzie pan do siebie, spakuje manatki i posiedzi nad brzegiem z lornetką. Jak raz może się udać. Na łące buwięki ognisko się pali. Ognisko. Nie rozumiem? Zrozumie pan. Wszystko we właściwym czasie. Latarkę pan ma? Teraz ja pokręciłem głową, a po co? Przygładził wąsa, skoro latarka niepotrzebna, to i moja asysta także. A jak raz muszę pieski nakarmić. Nie żegnam się, bo może przed odjazdem pana jeszcze się zobaczymy. Proszę tylko idąc nie zgubić kindału. A zresztą, gdyby nawet pan zgubił, to i taka zbagozna idzie. Niezbyt mile pożegnał mnie potomek Hasan Beja, ale niech tam. W samotności ludzie dziwaczeją. Poprawiłem zawieszony na łańcuszku przy pasku kinczał i żegnany przyjaznem, jak mi się wydało, pomrukiem azby wszedłem w las ścieżynką, którą upatrzyłem sobie już wcześniej. Upalna noc zdawała się oklejać ciało gęstym zapachem żywicy, gorzkawą wonią uschłego igliwia. Bez ruch powietrza sprawiał, że poszczególne zapachy nie mieszały się ze sobą w, jak to nazywałem, bukiet lasu. Idąc przecinało się jedną wonną smugę po drugiej. Kwaśny, wróżący bliską niepogodę, zapach grzybni. O, teraz dusząca woni bagna! Czyżby w sosnowym boże kryło się bagienko? Chyba tak, bo przecinający ścieżkę przesmyk wydeptany przez zwierzyny ostro zapachniał dzikami, które musiały tędy iść. Na przesiece, w którą skręciłem, załomotało przede mną w jeżynach. Hałas oddalił się. Ucichł i wtedy z jego strony dobiegło ostre charakterystyczne poszczekiwanie. To kozioł sarny złościł się, że naruszyłem jego rewir. Wreszcie po coraz większej puszystości mchu pod stopami, po ledwo wyczuwalnej domieszce wilgi w suchej woni boru poznałem bliskość jeziora. A nawet gdybym nie zwrócił uwagi na te oznaki, to z dala dobiegły unoszone echem śpiewy. Ognisko, psiakość. Zakląłem. Ale zaraz przypomniałem sobie, że pan Zbijewicz w jakiś sposób łączył to ognisko z możliwością ujrzenia potwora. W zasadzie powinien obyczajem swego rodu szukać spokoju, a on jakby właśnie hałasu szukał. Nawet ta odrobina niepokoju, jaką wznosiły w ciszę nocnego jeziora wypady kłusowników, wystarczała, by się wypływała na powierzchnię. Ciekawe, dotarłem do swego obozowiska, ale postanowiłem na razie nie zwijać go. Wolałem siąść nad brzegiem z lornetką i wierną eksaktą w pogotowiu. Jeśli potwór pokaże się, byłem gotów go przywitać. Jeśli nie, tajemnica Kinjaułaś prosiła się o jak najszybsze jej przemyślenie. Świadomość, że ktoś już dostrzegł początek nici prowadzącej do skarbu Hasan Beya, ja zmuszała do pośpiechu. Ledwo zająłem swój posterunek obserwacyjny, gdy od gniska usłyszałem wrzaski, zawody. Ja wam pokażę, kto tu pływak. Ty to pielcu. Mistrz po warszawsku, brzuchem po piasku. Tak. Ściągaj dres, płyniemy. Właś, Zbyszek, w ponton i od brzegu. Ale wzdłuż jeziora, będzie dalej. Jak staniesz, gwizdni. Kto pierwszy opłynie Zbyszka i wróci, wygrywa szampana. Spojrzałem przez lornetkę. Żółty ponton wypływał na jezioro. Zachwiał się, zatrzymał. Startujcie! Na brzegu zachlupotało. I wtedy zobaczyłem, że nie tylko zawodnicy płyną ku pontonowi. Od zakola jeziora sunęły szybko dwa czarne punkty. Jeden tuż za drugim. Nie zanurzały się wężowym ruchem, wciąż cięły gładką taflę, zostawiając za sobą podwójny odkos fali. Poprawiłem ostrość. Nie, to nie były garby, a raczej dwa ostro cięte łby niczem głowy smoków złodzi wikingów cóż to takiego szczęknęła migawka eksakty sapiący głośno pływacy zbliżali się już z jednej strony do pontonu z drugiej zaś bezgłośny stwór krzyk zbyszek za tobą chodu potwór Ufający widocznie bardziej swym mięśniom niż powolnemu pontonowi zbyszek chlapnął w wodę, wyprzedził kumpli i na ich czelegnał ku brzegowi rozpryskując wodę tak zwanym kozackim stylem. O Jezu! Pomocy! Stękali śpieszący za nim. Postrachli lisu nie płynął jeszcze jakiś czas za uciekającymi, a potem zawrócił ku porzuconemu pontonowi i znikł w jego cieniu. Żółty gumiak zaczął powoli odpływać pod przeciwległy brzeg. Dryfował przez chwilę. Coś w nim strzeliło, zasyczało. Przełamał się w pół, sflaczał i poszedł na dno. Dwa garby czy też łby odpływały z opustoszałego miejsca. Znów sięgnąłem po aparat, ale gęsta chmura przysłoniła w tej chwili księżyc, a ostry szkwał. Pierwsza zapowiedź niepogody zburzył tafle krótką falką. Mimo rozjaśniającej zeissowskiej lornetki ledwo dostrzegałem oddalającą się w mrok mazurską nesie. Cóż, jak na jeden dzień i noc wrażeń wystarczająco. Teraz liczy się tylko kinjau. A do ciebie, ślicznotko. Jeszcze wrócę. Zebrałem moje klamoty. Nie miałem oczywiście zamiaru budzić pana Tomasza po nocy, ale chciałem dojechać do Mikołajek i tam, w porcie, oczekiwać bliskiego już świtu. Lubię patrzeć, jak budzi się dzień nad jeziorem, w strzępach różowiejących mgieł, krzekiwaniu perkozów i pik, pik, maleńkich łysek. A jeśli do tego dodać kubek gorącej herbaty wprost z maszynki, to już prawie pełnia szczęścia. I jak dobrze, jasno wtedy się myśli. A właśnie tego potrzebowałem teraz najbardziej. No i jak tam potwór, pokazał się panu, usłyszałem za plecami pomimo że oczekiwałem tej wizyty, wzdregnąłem się, bez słowa pokazałem palcem w kierunku wschodniego brzegu, skąd niosło się, natychmiast, ani chwili dłużej tutaj. Zwijaj ten namiot, niwiaro, nie będę tu spała, to bydle jeszcze wylezie na brzeg. Zawarczały silniki dwóch maluchów, cisza wróciła nad lisunie, no i pojechali. Zaśmiał się cicho Azbijawicz po pijaku. Pokręciłem głową. Niedaleko. Stanął na kempingu w Finulcu, podrapał za uchem przytulonego do nogi Azbę. Grunt, że się wynieśli. Dla takich nie ma tu miejsca, głos stwardniał. Zgadzam się, przytaknąłem. To dobrze, skinął mi głową potomek Hasan Beja. I dobrze, że pan zabiera się do sprawy Kinjału już teraz. Boję się tamtego od gazowych pistoletów. Zresztą jakiś sławny sportowiec powiedział, gdy ty śpisz, twój przeciwnik trenuje, to koczykasz Magic Johnson. No widzi pan. To nie jest zła myśl. I mnie się ona podoba, przytaknąłem. To dobrze, powtórzył. Do widzenia. Czekam szybkich i dobrych wieści. Mocny uścisk ręki. Trącenia wilgotnym kufiastym nosem azby i nierozłączna dwójka zniknęła w ciemności. Dopiero po chwili zdałem sobie sprawę, że pies był mokry, jakby przed chwilą wyszedł z wody. Azba Ines i. Bzdura! Skąd wziąłby drugi łeb? A poza tym, dobrze nadmuchanego pontonu pies nie przegryzie, wyślizgnie mu się z zębów. No i ściganie, zawracanie, holowanie pontonu, czy też popychanie go. Przecież ktoś musiałby nim kierować. E. w drogę.